Nie mam głosu aktora, więc posłużę się mikrofonem. Ja bym chciała bardzo zaprosić dzieci na scenę. Wszystkie dzieci na scenę, które brały dzisiaj udział. I tak, kroczek za mną, dobrze. Chciałam Państwu powiedzieć, że jest dzisiaj z nami autor tych pięknych piosenek Pinokia, które dzisiaj Państwo słyszeliście. Pan Cezary Domagała. Bardzo brawa, proszę wielkie. A teraz poproszę na scenę panią Anię Matecką i pana Tomka Łysiaka. Naszych bohaterów Obrót Dzieci, prawda? Dzisiejszym. Zapraszam, panie Aniu. Jest pani Ania, czy ja po prostu mu chodzę i gdzieś nam zginęła? Zaraz będzie, schodzi. Ach, jest tam daleko, jeszcze przy pracy. Dzieci chciały wręczyć kwiaty. Czekamy na panią Anię bardzo z utęsknieniem. Przepraszam. Jacy skromni stoją z boku. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za pracę i prosimy o jeszcze. I jeszcze jedno słowo do dzieci. Jeżeli się ktoś jutro do szkoły spóźni, to przymkniemy oko. Wiele trudu w te stroje dzieci, że tak pięknie wyglądały, więc to dzięki Wam, taka jest prawda. Też chciałam podziękować paniom, które udostępniały scenę dużo nam w szkole. Bardzo dziękuję i przede wszystkim Wam, kochani, bo byliście naprawdę wspaniali. Jeżeli jest jeszcze pani Małgosia Ścimisz, to poproszę, jeżeli jest pani Irina, żebyście państwo poznali wszystkich, którzy pracują z dziećmi. I pani Małgosia jest. O, i pani Irina jest. Panią Małgosię niektórzy z państwa znają, natomiast pani Irina również pracuje od tego roku z nami. W związku z tym jest nową osobą. I chyba... jeszcze pan Tomek? Chciałem jeszcze dodać, naprawdę cieszę się, że jest takie miejsce jak ta nasza szkoła. Serdecznie dziękuję pani dyrektor i panu dyrektorowi za tę szkołę. Dziękujemy bardzo. Wszystkim Państwu życzymy spokojnego powrotu do domu i do zobaczenia.